Przegląd starych tych. Słuchajcie, ePuls.pl, portal społecznościowy mojego dzieciństwa. ePuls.pl, informujemy, że serwis zostanie zamknięty 1 lutego 2017. W związku z tym wszystkie przedmioty... ePuls zamykają. Dzięki, Bejmer, za 5 zł. Kiedy w niewyjaśnionych okolicznościach znika strażnik pokoju Avatar, który jest jedyną osobą potrafiącą panować nad 4 żywiołami, Naród Ognia postanawia podbić pozostałe królestwa. Bejmer, dziękuję. Życzę powodzenia w tej walce. A co to za cytat? Aż się boję. No, proszę bardzo, moi drodzy, ePuls, zamykają ePulsa, przecież to jest portal, w którym ja byłem maskotką, rozumiecie? To byłem maskotką. Wszystkie dziewczyny szalały w gimnazjum. Patrzcie to. Stópki. Fotki ePulsowiczów. No, zobaczmy te fotki. Nie mam konta już tutaj, usunąłem dawno. No dobra. No ale co, kto tam na ePulsie teraz siedzi? Moi drodzy, kto na ePulsie siedzi teraz? Profil, księga, kumple, maskotki gdzie są, rankingi, maskotki. Kto jest teraz maskotką na ePulsie? 18-latki, dziewczyny, chłopaki to pewnie z bicepsem jakieś, no właśnie, widzicie? A dziewczyny? Dziewczyny, patrzcie, ona jest maskotką, 22 lata. Widzicie? Ona jest kocicą maskotką. Maskotki. Pink doll, różowa lalka. No dobra. I tak kiedyś było, moi drodzy, maskotkami się było. Proszę bardzo. Tutaj jest jakaś maskotka. Pomorskie, dokładniej Błyszcze, na ePulsie od 2005 roku, logowań 5000 prawie. Co porabia? Sweetly nie jest online. Patrzcie, ona jest taka Sweetly? No nie wiem, czy taka Sweetly. Trochę jak Roxa. Hipermarket, kurde, rankingi. Najlepiej oceniane. Kto jest najlepiej oceniany? Ona? A, no bo się wszyscy boją. Ona jest policjantką jakąś. To ja też bym się bał, jak jest tak. No. Z panią policjantką to nie ma co zadzierać. No, nie ma co. Najczęściej komentowane. Kto jest najczęściej komentowany? O, jaka biedna, patrzcie. Patrzcie. Gwóźdź się jej wbił. O, biedna. Chyba challenge na YouTube'a jakiś nagrywała. No, biedna, no. No. Ale ja wam powiem, że dziewczyny to kurde mają problem, bo jak one muszą zdjęcie zrobić, to przecież to trzeba mieć tak, one muszą się tak nawyginać, tak tutaj, kręgosłup, w sprężynę, tu, tak, nogi zaciągnąć, tutaj, biodra w tego, brzuch na plecy zarzucić. To jest problematyczne. Patrzcie, na przykład ona tutaj latami ćwiczyła, żeby tak tutaj sobie, o, rękę w biodro, proszę bardzo. Wiecie, jak ułożenie takiej dłoni pod selfie? Wiecie, jakie to trzeba mieć doświadczenie, żeby nie zakryć przypadkiem palcem tutaj właśnie tego obiektywu? To są lata praktyki. No. Widzicie? I tu one robią sobie w lustrach, nie? A ta sobie ładne zdjęcie zrobiła, patrzcie, nad morzem, eleganckie. Czy tam to nie jest morze? Może to jest morze, no to jest morze. No i widzicie, eleganckie zdjęcie. I co? I czemu ona ma być gorsza? Fotki. Kluby. Znajdź klub, wszystkie kluby. ePuls agenci, szkoła ePulsa, GOT. Graffiti. Kobiece sprawy. Patrz, ale nie dotykaj. Biedronka. Weterani ePulsa. Marzenia. A co jest w kobiecych sprawach? Zobaczmy. Kategoria, opis. Każda z kobiet ma swoje sprawy, z którymi chce dzielić się z drugą kobietą.
Każda z nas potrzebuje czasem się wypłakać komuś w rękaw. Reguły, księga i forum nie gryzą. Kultura obowiązuje, zaprzyjaźnione kluby. Chcec to móc, figura, pasja, loża szyderców, piękne kobiety. Zwierzęta czują, życie bez zasad. O, zobaczmy, życie bez zasad. No, to jest kurde coś. Patrzcie teraz, macie tutaj Cold Hard Beach. Zimna, kurde suka, patrzcie. Witamy w klubie Cold Hard Beach. Reklama klubowa, ekipa z New Jersey, mam swoją wartość. Lubię nudę, wolę nudę od nauki, życie to nie bajka, only man. No dobra. A teraz zobaczmy, o czym się rozmawia, najnowsze gadki. O czym się gada na tym... O, to, żebym chyba zabłądził. Najczęściej przeglądane. Kto jest najczęściej przeglądaną supermaskotką? Serio na e-pulsie takie coś wstawiają? Przecież to jest dla nastolatków. Co ona robi? Czemu siedzisz na tym? Ja pierdzielę. Dobra, muszę wyjść stąd. Dobra, co było następnym profilem? Nasza klasa. Słuchajcie, nasza klasa. Czy to jeszcze żyje? Miejsce spotkań. Czy serio można się zalogować Facebookiem na naszą klasę? No tu nie wejdę, bo nie mam konta. Następnym kontem, moi drodzy, była fotka. Czy fotka, moi drodzy, strona kolejna? Patrzcie, aplikacja nawet jest fotka.pl. Czy oni serio zrobili coś takiego? Jak oni zerżnęli? O matko. No. Wideo. Ale patrzcie teraz. Sympatia. Moi drodzy, one drantki. O nie, nie wejdę na sympatię. Poznaj historie miłosne na sympatii. Historię ich znajomości. Masz wszędzie dostęp, sprawdźmy wszystko. Wyznania miłosne, jak to się teraz robi? Najpiękniejsze złote myśli. Wybrane najlepsze teksty na podryw. O! Kurde. Czekajcie, coś dzwoni ktoś. Kurier przyjechał, czekajcie. Jakaś przesyłka przyszła. Czekajcie, co jakaś przesyłka? Co to jest? Teksty na podryw. Dobre i skuteczne na podryw. Cześć, jesteś niesamowicie piękną kobietą, dlatego nie wybaczyłbym sobie, gdybym cię nie poznał. Wydaje mi się, że jesteś nie tylko atrakcyjną, ale również inteligentną. Może kawa i rozmowa to dobry sposób, aby to sprawdzić? Chętnie zadzwonię, o ile oczywiście dasz mi do siebie kontakt. Miło mi cię poznać, mam na imię Piotr i chciałbym postawić ci drinka, co ty na to? Obserwuję cię już od dłuższej chwili. Jest coś w tobie, co przykuwa uwagę. Mógłbym poznać twoje imię? Dlaczego taka piękna kobieta siedzi sama przy barze? Mogę postawić ci drinka i dotrzymać towarzystwa? Co
co tak piękna kobieta robi tutaj? Hej mała, bardzo bolało, kiedy spadłaś z nieba. Cześć księżniczko, w którym zamku straszysz? The fuck? Wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia? Bo jeśli nie, to przejdę jeszcze raz. Masz na imię Google? Nie, dlaczego? Bo masz wszystko, czego szukam. Co tak seksowna kobieta robi w tak brudnym umyśle jak mój? Ej, mała, nie chodź po deszczu, dlaczego? Bo jesteś taka słodka, że się rozpłyniesz. No ja bym uległ. Cześć. Na Księżyc mamy 380 tysięcy kilometrów. Co trzeci samochód na Ziemi ma taki przebieg. Jedziesz ze mną? Zmęczona. Czym? Cały dzień chodziłaś po mojej głowie. Sorki, która godzina? Dochodzi 21. To czas najwyższy się poznać. No to wam powiem. Grubo. Wyznania miłosne. Jak to się teraz robi? Kochana, od dawna zadawałem sobie pytanie, czy można sfotografować sen. Dzięki tobie zrozumiałem, że jest to możliwe. Kocham cię. Cypisek to napisał. Cypis, zmieniłeś się. Nie takiego cię znałem i subskrybowałem w internecie. Wstyd. Wstyd. Wyznanie miłosne Jolki. Kochany, mija w tym roku 30 lat naszego zakochania. A ja pamiętam doskonale nasz pobyt w Bieszczadach, kiedy mieliśmy 20 lat i wędrowaliśmy na Otryt. Zatraciliśmy się w malinowym chruśniaku. Zapodziani po głowy przez długie godziny zrywaliśmy przybyłe tej nocy maliny. Mój drogi mężu, kochanku, kochany przyjacielu, oby nasz chruśniak malinowy trwał wciąż dookoła. Dzięki za 100 biców. Witam, witam i o zdrowie pytam. Dziękuję ci bardzo. No zdrowie okej, w miarę. Dziękuję i tobie też życzę dużo zdrowia. Ty, zobaczmy... Zobaczmy wyznanie Shy Devila. Jesteś moim latem, wiosną, roześmianą ciągle radością. Jesteś moją zimą i jesienią. Jesteś kwiatem i zielenią świata. Boże, ktoś nie potrafi rymów składać. Wyznanie od Kasi. Piękny mężczyzna, piękny pytają. I wciąż go wszystkie namiętnie szukają. A to nie macho i nie ideał. Piękno mężczyzny wewnątrz znajdziecie. No nie potrafią wiersz pisać, no. Nie potrafią wierszy pisać.